Cześć, Lia! Czy wszystko okej? Wyglądasz na zmartwioną. Jestem zmartwiona! Och, znikły moje kryształy! Kryształy? Jakie kryształy? Zawsze przy moim lusterku trzymam schowane, piękne, błyszczące kryształy. Czasami je tutaj, powieszam sobie, ale zaraz potem jak uczesałam moje włosy w piękny warkocz, zobacz, rzeczywiście bardzo ładny. Kryształy znikły! Nie ma ich! Po prostu ich nie ma! Co ja teraz mam zrobić? Strasznie się martwię. Dostałam je od moich przyjaciółek, od Shimmer i Shine. I co teraz? A może właśnie powinnaś do nich się zwrócić? Może one ci zaradzą? Hmm? Oj, ale ja nie chcę, żeby się martwiły. Podarowały mi te kryształy. I co teraz? Ja je zgubiłam? No ale jak mogłaś je zgubić? To nie była twoja wina. One po prostu same znikły. Mam wrażenie, że ktoś maczał w tym swoje niedobre palce. Czy myślisz o tej osobie, o której ja myślę? Wydaje mi się, że tak. Moja rada jest taka. Powinnaś jak najszybciej skontaktować się z Shimmer i Shine. Może nawet z kimś jeszcze. Z kim? Może z Samirą, co ty na to? Och, ale będę je tak martwiła takimi rzeczami. Może damy radę samej jakoś odnaleźć. Ojejku, ja naprawdę nie wiem, gdzie są twoje kryształy, a nawet jeżeli ma je pewna niedobra osoba, no to ja się jej troszeczkę boję. Nie wiem, czy będę w stanie ci pomóc. Skontaktuj się, proszę cię, skontaktuj się z Shimmer i Shine. Okej, no dobrze, przekonałaś mnie, ale mam nadzieję, że nie będę zawiedziona tym, że znikły moje kryształy, które mi podarowały. Na pewno nie. Proszę cię, kontaktuj się z nimi. Okej, no dobrze. Musisz mi pomóc. Tak? Okej, dobrze, jasne, oczywiście, pomagam ci. Co mam zrobić? Musisz przekręcić moje lustro i powiedzieć Shimmer i Shine, pomocy! Okej, dobrze. Więc mam przekręcić lusterko i powiedzieć Shimmer i Shine, pomocy! Wow, pojawiły się! Cześć Shimmer, cześć Shine! Samira jest z nimi! Och, pomóżcie mi! Pomóżcie, moje kryształy, które od was otrzymałam, znikły! Nie ma ich nigdzie! Nie wiem, jak to się mogło stać! A próbowałaś szukać ich gdzieś? No oczywiście, że próbowałam ich gdzieś szukać. A może twój kotek je zabrał? O, na pewno nie. Nie zrobiłaby tego. Poza tym byłam w pokoju cały czas. I one po prostu tak puf i znikły. Wydaje mi się, że ktoś je zabrał. Też mi się tak wydaje, ale nie jestem pewna. Nie chcę nikogo oskarżać. To na pewno była ona! Też mi się tak wydawało! Dobrze mówicie. No to co my zrobimy w takim wypadku? Bo ja się jej boję. Ja też się troszeczkę jej boję. Ale jeśli mi powiecie, co mam robić, na pewno to zrobię. Nie możemy teraz przyjść, ale nasza magia ci pomoże. Magia? Okej, mam coś zrobić? Mam się odsunąć? Tak, odsuń się! Mamy świetny pomysł! Okej, odsuwam się i co teraz? Odsunęłam się już! Teraz musisz zamknąć oczy! Nie, ja chcę patrzeć! Żartowałam, możesz patrzeć! Ale odsuń się i nie podchodź! Chyba wiemy, co zrobimy! Uwaga, czas na zaklęcie! Shimmer i Shine, zawsze pomagamy! Cztery jajka do ciebie wzywamy! W nich są kryształy! A my teraz znikamy! Czas na nas trening! Rozłączamy się! Pa! Pa! Wow, Lia, zobacz, one naprawdę wyzwały jajka do nas! No pewnie, że tak! Są w końcu dżinami, prawda? Świetne! Myślisz, że naprawdę tam będą kryształy? No skoro tak powiedziały, to na pewno! Musiały je odzyskać! Ale fajne! No tak, mamy cztery jajka. Jedno jest różowe. Zaraz, dwa są różowe. I dwa fioletowe. Które otworzymy jako pierwsze? Może fioletowe. Okej, ale świetnie. Zaraz, musimy troszeczkę tutaj zrobić miejsca, bo teraz mamy tego strasznie dużo. A może sobie usiądziesz? Co ty na to? Tak, nogi mnie już bolą od tego chodzenia. A gdzie ty chodziłaś wcześniej? No nigdzie, po pokoju tylko. Martwiłam się i chodziłam tam i z powrotem. Okej, dobra. Myślałam, że gdzieś byłaś, że się wybrałaś gdzieś wcześniej i dlatego cię nogi bolą, no ale okej. Dobra, od chodzenia po pokoju też nogi mogą rzeczywiście boleć. Siedź ładnie sobie tutaj. No, dlaczego nie siedzisz? Co jest?
Ręce do przodu daj, żebyś trzymała jakąś równowagę. A, tada! Pięknie, teraz Lia siedzi, a my otworzymy to pierwsze jajko. Miał być to, tak? Zgadza się! Okej, więc jajko koloru fioletowego. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście w środku będą się znajdować jakieś kryształy. No, oby tak, no wydaje mi się, że Shimmery Shine wiedzą co robią, poza tym Samira tam była, wszystko nadzorowała, te czary Mary, więc o! Ojej! To nie wygląda jak kryształ, Lio. Moja szczotka! No tak, to wygląda jak szczotka do włosów. Pokaż swój warkocz. Ale nie psuj, nie psuj go! Nie będę go psuła, nie martw się. Wiem, że przed chwileczką go sobie zrobiłaś, ale zawsze mogę troszeczkę go jeszcze rozczesać. O, jak pięknie! Jak to się stało, że twoja szczotka w ogóle tam zniknęła? Siądź tutaj pomiędzy jajkami. Nie wiem właśnie. Nawet jej nie zauważyłam, że zniknęła. No, widzisz? Nie patrzysz dokładnie. Zauważyłaś tylko to, co błyszczące, że zniknęło, tak? Kryształy, a szczotka to już nie. Bo ona była schowana w półce, dlatego nie wiedziałam. A, okej. Okay. Wszystko jasne teraz. Bardzo ładna ta szczotka. Podoba mi się. Tu ma takie fajne zdobienia. Dziękuję bardzo. Gdzie ją mam dać? Możesz położyć na krześle. Na krześle? Krzesło znaczy się tam, gdzie siedziałaś. Okej, okay, dobrze, więc tutaj będzie sobie leżała szczotka. O, super. I co? I tutaj mamy słodycze. Mnóstwo słodyczy, ale nie widzę żadnych kryształów. Zobaczmy, może gdzieś tam jeszcze będą. Są, zobaczcie, kryształy mamy. Jakie piękne. Więcej nie ma w tym jajku. Wow, kryształ numer jeden, który wygląda jak gwiazdka, ale śliczny. Bardzo ładny, prawda? Taki niebieski. Jak niebo. Śliczne, ojejku, jaki ładny. I się błyszczy w środku. Jest taki jakby z brokatem też piękny. Co mam z nim zrobić? Może przymocuj go gdzieś. Do kolusterka, tak? Mówiłaś, że do kolusterka trzeba przymocować, że zawsze tak miałaś. Tu jest fajne miejsce. O, tada, kryształ numer jeden. Mamy też drugi. Ten wygląda jak diament jakiś. To jest bardzo rzadki diament, on jest różowy. Okej, okay. No dobra, skoro jest taki bardzo rzadki, to może przyczepimy go sobie z tej strony, żeby było go bardzo dobrze widać. Ale super, fajne. Dobra, Lia, powiedz mi tak, które jajko teraz sobie będziemy otwierać? Było fioletowe, to może teraz czas na różowe. To poproszę. Ciężkie strasznie. Ciężkie? No rzeczywiście wagę, nie musimy słuchać, wagę jakąś ma. Usiądź, zaraz zobaczymy, co tam się kryje. Nie sądzę, żeby twoje kryształy były aż takie ciężkie, więc może coś jeszcze tam się uda nam znaleźć. Zobacz, co to jest? A to chyba nie moje. Nie twoje? Wow, ale wygląda jakby to był grzebień takiej samej kolekcji jak twoja szczotka. Ale to naprawdę nie moja. Nie moja, nie mój chyba, bo to grzebień jest. No nie mój grzebień, w ogóle nie mój. Teraz już jest twój. Zobacz, zobaczymy jak fajnie się nim czeszą włosy. O, bardzo przydatny jest. Bardzo ładnie wygląda. Co jest ładniejsze? Co wam się bardziej podoba? Czy grzebień? Czy szczotka? Obydwa są bardzo ładne. Wiesz, może Shimmery Shine postanowiły ci sprawić jeszcze jakiś taki prezent i tada, proszę bardzo, mamy nowy grzebyczek dla ciebie. Myślisz, że to o to chodzi? Myślę, że tak, a jeśli nie, no to może ta osoba, która zabrała od ciebie kryształy przy pomocy magii, miała taki piękny grzebyczek u siebie w domu, w jaskini, albo gdziekolwiek ona przebywa, i wylądował on teraz u ciebie, żeby tylko ta nie przybyła, żeby go odebrać. Nie, ona woli kolor fioletowy, to nie mogła być jej. Okej, okay, no dobra, no to ja nie wiem, ale na razie położymy go tutaj i zobaczmy, czy tutaj znajdziemy jakieś kryształy. Są, zobacz, jakie śliczne. Tak, zdecydowanie to są moje kryształy. Gwiazdka musi być na górze. O, na górze? Ach, tutaj. Dobrze, na samą górę ją dam. O, niech wszyscy zobaczą. Tada! Tak wygląda. O, wywróciłam. Dobra, niech sobie leżą tutaj szczotka z grzebieniem. O, świetnie. Lustereczko.
I mamy jeszcze kolejny kryształ, który tym razem wygląda jak taki diament fioletowy. Ten też jest bardzo rzadkim diamentem. Widziałaś kiedyś fioletowy diament? Ja jeszcze nie widziałam fioletowego diamentu. Widziałam tylko takie błyszczące, przeźroczyste, takie kryształowe, tak. Piękne, ale ten też jest cudowny, bardzo mi się podoba. Gdzie by go dać? Gdzie by go dać? Mogę zdecydować? No pewnie, że tak. Może go ukryj. Ukryć go? A, tu masz takie skrytki fajne. A, już pokażę wszystkim. Więc tu jest skrytka numer 1. O, tutaj mamy skrytkę numer 2. Akurat taki kształt jak na diament. U, to musi tam iść. No, to jest idealne miejsce na niego. Bardzo dobrze. Tutaj wyląduje. Muszę to tylko przyczepić dobrze. O, ta-da! I wygląda świetnie. Mogę to teraz przymknąć. I jest super. O, ale fajnie. I co teraz? Co teraz? Tutaj jest jeszcze jedna skrytka. Ale do niej wcześniej zaglądałam już. Gdzieś jeszcze są jakieś skrytki. Już więcej nie ma. Aha, czyli resztę będę mogła sobie przywiesić w miejscach, które są widoczne. Super. Dobra, więc to jajko otworzone. To jajko też było już otworzone. Możemy je poprzesuwać sobie. Twoje lustereczko też możemy dać do tyłu bardziej. I zostały nam dwa jajka, które teraz otworzymy. Niech się zastanowię. Jasny róż czy ciemny fiolet? Niech będzie fioletowe. Okej, dobrze, jajko fioletowe. Więc to dajemy na bok i otwieramy to. Albo nie, czy teraz nie było fioletowe? Zaraz. Teraz było fioletowe? Przed chwileczką było? Nie wiem, które było teraz. Chyba było fioletowe, to może teraz otworzymy różowe, żeby było na zmianę. Okej, ale najpierw to ja spódnicę ci dam na dół, bo ci kino widać. Okej, no to teraz to jajko, tak? Jesteś pewna? A zresztą, co to za różnica? I tak wszystkie otworzymy. Otwórzmy to teraz. Okej, no dobra, to stań sobie tutaj gdzieś. O, stoisz. Mam nadzieję, że tak. I... to chyba musi być duży kryształ, bo tak... Brzmi masywnie. Otwórzmy i... O, tu w ogóle nie jest kryształ. A, z jajko niespodzianka. Ta-da! Mamy jajko Kinder niespodziankę. Zerknijmy do środka. Jaka zabawka tam się kryje? A może tam będzie jakiś jeszcze kryształ? Nigdy nie wiadomo, bo to takie wyczarowane jest jajko przez Shimmer i Shine. Więc może być magicznym jajkiem. Magiczne jajko Kinder niespodzianka. Zerkamy do środka. No, ale się wgniata. On się nie rozłamuje w ogóle, tylko się wgniata. O, to dlatego, że jest ciepło bardzo. Jak jest ciepło, to zawsze tak się robi z jajkami. Dobra, czekolada na potem, okej? Okay? No dobra. I zerkamy do środka. Dum-dum-dum. Co tam się kryje? Co tam się kryje? Wygląda na to, że jest to swego rodzaju spinner. Zobaczcie, taki niebieski. Wow. Muszę go zbudować jakoś. Pomocna będzie chyba ta ulotka. Instrukcje. Czy to są proste jakieś instrukcje? Chyba proste. A, zobaczcie, do czego się przydaje w ogóle szczotka. Można sobie instrukcje na niej dać. Nie tylko do czesania włosów. Więc, którą część potrzebuję najpierw? Chyba tą. I co ja mam zrobić? To są takie dziurki. Przez te dziurki mam przełożyć te takie bolce malutkie. Więc jeden i dwa... Gotowe. Wow, trzyma. No i teraz tą górną część mam na to nałożyć. Też muszę trafić w te takie bolce. Czy dam radę trafić? O, oby. Chyba mi się uda. A może nie? Uda mi się czy nie? A! Dlaczego to nie chce się zamknąć jakoś? Chyba trafiam dobrze. Jeden. Coś mi tutaj nie pasuje. Może ja to źle wkładam. Może to ma być w drugą stronę? To chyba nie powinno zrobić żadnej różnicy, prawda? Zaraz się przekonamy. Przełożyłam teraz, czy dam radę to zamknąć. No, dalej. Och, coś mi to w ogóle nie idzie. Dlaczego mi to nie idzie? Jeszcze raz. Wszystko robię tak jak trzeba. Przekładam przez te bolce. Ale zaraz. Oni to zrobili jakoś tak. To było w tą stronę. Na rysunku. Ten drugi natomiast jest tak. Okej. Teraz chyba zrobiłam zgodnie z instrukcjami. Lia, trzymaj kciuki, żebym teraz mogła to złożyć bez problemu. Jeden i dwa. No i co? I się nie robi to. Dlaczego to się nie chce złożyć? Mocno. No nie da rady. Ja chyba coś robię źle. Coś mi tu nie pasuje.
Dlaczego ja tego nie umiem złożyć? O, jeszcze raz. Może to tak bardziej muszę na bok dać? Sama już nie wiem, jak ja mam to zrobić. O, w ten sposób może, żeby te końcówki były po bokach. I jeszcze raz próbuję. Wow, wow, obraca się to jakoś. O, 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 to chyba było to. Chyba o to chodziło. Dlatego nie mogłam tego zrobić, bo po bokach tutaj, zobaczcie, są takie wypustki śmieszne, takie z kuleczką jakąś i takim, nie wiem, bolcem też. I ja to dawałam tak, o, bardzo do środka, dlatego nie mogłam nałożyć tej górnej niebieskiej, jasno-niebieskiej części, ale teraz już mi się udało. Widzę teraz, że te ciemno-niebieskie części nie będą się otwierały tak bardzo, jak myślałam, że będą, ale mam nadzieję, że będą się fajnie kręciły tak czy inaczej. Dobra, spróbujmy. O, zamkniemy najpierw sobie i kręcę. Jej! Wydaje się być fajne. O, ale nie kręcę tym najlepiej. Kręcę, kręcę i jest! Taki bączek z tego wyszedł. Zobacz, jak fajnie. Rzeczywiście! Podsyłam cię. Ej! Dlaczego się z takich rzeczy cieszysz? Nie powinnaś się cieszyć z takich rzeczy. Nie psuj. Kto by pomyślał, że Lia lubi tak komuś... O, tak ciach, ciach i już. Nie kręci się. To tylko dla żartów. No wiem, wiem, wiem. Ja też żartuję. Bardzo fajny bączek. Jakie jeszcze można znaleźć? Cztery są ogólnie do zebrania. Można znaleźć jeszcze zielony, taki czerwono-różowy oraz żółty. Ale niebieski jest chyba najfajniejszy, prawda? Niebieski kolor nieba. Niebo jest przepiękne, więc i bączek kolor niebieskiego jest bardzo, bardzo ładny. Ha! Ha! Mamy niespodziankę i zostało nam ostatnie jajko do otwarcia. Jest to jajko koloru Lio fioletowego! Już je przepycham! Okej, mamy to jajko. Zaraz zobaczymy, co tam się kryje. Też jest dosyć ciężkie, nie powiem. Uwaga, 1, 2, 3 i jajko otwieramy. O! Lio, to jest niemożliwe! Zobacz, to jest... O! Kolejny taki jakiś grzybyczek albo taka wpinka do włosów, ale to chyba grzybyczek jakiś jest. Ale on też nie jest mój! Jak to nie twój? To jest niemożliwe. Drugi grzebień, który nie jest twój? No naprawdę! Daję ci słowo, to w ogóle nie jest mój grzebień. O, okej, no dobra, no to skoro nie jest on twój, to może rzeczywiście on należy do tej osoby, która zabrała twoje kryształy, albo jest on od Shimmer i Shine. No innego wyjścia nie widzę. A może od Samiry? A, może to jest prezent od Samiry? Albo nie prezent, tylko po prostu jakoś tak się stało, że tutaj się pojawił. No wiesz, Shimmer i Shine ciągle jeszcze się uczą tej swojej dżinowatej magii, więc jest taka opcja. No ale na razie zostawmy go sobie z pozostałymi i przetestujemy go jeszcze. O, dobrze czeszę, bardzo fajny jest. Kładę go tutaj. Jak się będziesz jeszcze widziała z Shimmer i Shine, to po prostu zapytasz się je, jak to możliwe, że miałaś oprócz kryształów jeszcze takie właśnie grzebyczki. O! Genialny pomysł! A teraz zobaczmy, czy tutaj są moje kryształy, bo jeszcze brakuje mi dwóch. A, jeszcze dwóch ci brakuje. No dobra, no to stań sobie ładnie. A ja zerknę. Przesypiemy te słodycze. I rzeczywiście mamy tutaj jeszcze dwa, ale fajnie. Jeden kryształek. O, jaki piękny, jak ten diament fioletowy, tylko tym razem jest koloru takiego, no to taki niebieski, morski kolor. I mamy też kolejną gwiazdkę. O, ale pięknie. Dobra, te słodycze to gdzieś tu przesypiemy. Nie wiem, może to jajko tak odłożę. O, 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 jest. Zobaczcie, jakie śliczne. Gwiazdka jest z brokatem. Tutaj brokatu w środku nie ma. To jest taki bardziej czysty, morski diament. Śliczne, gdzie by sobie je dać? Może tak, ten damy tutaj. O, u góry. Przyczep się ładnie. A ten niech będzie zaraz. Może tutaj. O, gwiazdki obok gwiazdek, diamenty obok diamentów. Będzie wyglądało pięknie. O, ale nie chcę się przyczepić. O co chodzi? O co chodzi? Zaraz. Ja sobie to muszę tu przesunąć, żebym mogła to przyczepić. I zaraz zobaczymy, czy pójdzie mi lepiej niż przed chwileczką. Jeszcze raz. Z tej strony jest taka dziurka specjalna na tych kryształach, żeby można było je przyczepić dookoła lusterka. I dociskam to i co? Nie wchodzi? Weszło! Udało się! Wiedziałam, że dasz radę!
Ale te grzybeczki mnie niepokoją. Grzybeczki się niepokoją. Wiesz co, to może zadzwońmy jeszcze raz. Zadzwońmy, przywołajmy jeszcze raz twoje koleżanki Ginę. Co ty na to? Świetny pomysł! Musisz obrócić lusterko i powiedzieć: przywołuję was! Shimmer and shine! Okej, okay, dobra, teraz nie poczułem pomocy, więc chyba to zaklęcie jest inne, tak? Aha, zgadza się, no dobra. Więc przywołuję was, shimmer and shine! O, są znowu! O, zobacz, tu jest kolejny miejsce na jakiś kryształ. Aha, rzeczywiście, będę mogła sobie potem poprzekładać tam, gdzie chcę. Miejsce jeszcze tutaj, hopsa, u góry i tam na dole. A, no tak, rzeczywiście. Tutaj jeszcze jest miejsce. Potrzebujesz więcej kryształów. Może kiedyś jeszcze dostanę od Shimmer Shine. Może. Cześć wam! Hejka! Lia ma do was pytanie. Pytanie? Do nas? Pytaj, Lia! Okej. Okay. Pytaj, Lia, proszę cię. Zobaczcie, mam tutaj takie grzebyczki. Taki różowy grzebyczek. I jest jeszcze jeden. Tak, jest taki ciemnoróżowy grzebyczek. Ale one nie są moje. Skąd one się tutaj wzięły? To prezent dla ciebie! Dla mnie? Naprawdę? Dziękuję! O, widzisz, mówiłam ci, że to jakiś prezent pewnie będzie. No, mówiłaś, ale ty straszyłaś mnie też, że wiesz kto? Ta osoba, która zabrała moje kryształy, najprawdopodobniej to, że to od niej jest. Nie, no co ty? No właśnie, no nie, co ty, Lija? Ja takiego czegoś nie mówiłam. Ej, nieprawda, mówiłaś! No dobra, mówiłam, mówiłam. Ale ja żartowałam. Tak mi się wydawało, że to są do ciebie prezenty. Dziękuję jeszcze raz! Naprawdę bardzo mi się podobają. Nie ma za co! Ale fajnie. A teraz mam ważne pytanie. Jakie to pytanie? O co chodzi? Pytanie jest takie i jest to pytanie dnia, moi drodzy. Jak sądzicie, kto zabrał kryształy od Lii? Piszcie w komentarzach! Na pewno wszyscy wiedzą, kto to mógł być. Też mi się tak wydaje, ale zobaczymy, kto zabrał kryształy od Lii. Okej, okay, a my na razie zostawimy Liję i jej przyjaciółki oraz Samirę w spokoju. Niech sobie porozmawiają. Będziemy się żegnać. Pa, 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 pa. Pamiętajcie, żeby odwiedzać nasz kanał i subskrybować go. Do zobaczenia! Na razie, pa, pa!